rano. Także my sobie jedziemy tutaj. I jedziemy ciepciągiem. Znowu tak ciepciągiem. Ta jakoś nie będzie jakoś taka fajna, ale mamy czwartą rano, jest zajebiście. Także zobaczymy, gdzie dzisiaj dojedziemy. Gdzie dojedziemy, i tu jest kamera. Gdzie dojedziemy, i zobaczymy, gdzie to będzie. Także zaczynam. Godzinę piątą, coś mi tu miga jak w imprezie jakiejś. Nie wiem, coś mi tu miga jak w imprezie normalnie. Światło się odbija od tej lampy. Ona naprawdę świeci na kolor żółty, a od tego, od kamery się odbija niebieski. Także mamy imprezę w środku nocy. Dzisiaj mamy wtorek, godzina piąta. Jest zimno, ale mam rękawiczki, także na spokojne spodenki jeszcze, ale to mniejsza sprawa. I dzisiaj zobaczycie, gdzie pojedziemy, gdzie pojadę właściwie, bo chciałem właśnie pojechać gdzieś. Właśnie, jeszcze nie wiem, gdzie, dzisiaj nie mam takiego celu. Sezon powoli się kończy, także zobaczymy, jak to będzie. Ale mam nos czerwony. Ale fajnie, jest piąta rano, także tutaj tak autostrada wygląda. Także my jedziemy dalej i pociskamy. Doliną to jeszcze nie jechałem, ale fajnie było z tyłu. Jeszkowa Dolina. Jeszkowa Dolina z tyłu. Fajnie się jechało ogólnie. I teraz ściskamy do Brzoźna znowu. Prawie 6, jesteśmy w Gdańsku dalej. Tak to wygląda. Ogólnie jedziemy ulicą, nie wiem jaką ulicą właśnie jedziemy nawet. No, ale tak to wygląda, jedziemy dalej, jest zajebiście. Że właśnie o tej 4 rano, co jechałem tym pociągiem, to jechaliśmy właściwie, nie jechałem sam, tylko jechaliśmy w 6. No tak, w 6, było bardzo fajnie. Szczerze, jakby to powiedzieć, zaskoczyło mnie to bardzo, bo myślałem, że pojadę sam. A tutaj nagle wyskakują 6 rowerów i wszystkie wieszaki praktycznie w pociągu były zajęte, także no. Ale to miłe zaskoczenie, w ogóle rano była taka mgła. A teraz zrobiło się fajne słońce, także jedziemy dalej, jesteśmy na stadionie. O, żeby to też nie pominąć, nie? Rundka wokół stadionu musi być. Danny EB Tracks. Zakupy w Biedronce. To idziemy, żeby wyrzucić śmieci. Idziemy sobie wyrzucić śmieci. Ten śmietnik jest w sumie daleko trochę, ale tam w to mamy godzinę 8. Ogólnie trasa jest spoko. Jedziemy z Jelitkowa, tak? Jelitkowo. Wyrzucić śmieci do kasza. Jedziemy z Jelitkowa w stronę Oliwy. Taki skrót, pierwszy raz ten wyjadę. Dlatego do końca nie wiedziałem, jak tędy jechać, ale jakoś to tam wyszło. Tu z tyłu
Mamy takie fajne jeziorko. Także fajnie to wygląda. Nie wiem, ile zrobiłem kilometrów, bo w liczniku skończyła się bateria, więc lipa. Druga sprawa jest taka, że siadły mi lampki rowerowe. No, szybko zrobiło się jasno, więc w sumie nie były już potrzebne. Ale jest to problem na dłuższy czas, ponieważ no do końca sezonu pozostało zaledwie miesiąc, więc chciałbym to wykorzystać ten miesiąc. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. W ogóle te lampki trzeba kupić. Na 5 lampek, które miałem, wszystkie jakby nagle zniknęły. Zresztą w ogóle dziwnie. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie jeździ właściwie pełno tramwaji. Także jest tu u mnie taka rzeczka i tam sobie rybacy łowią ryby. Chyba. Nie jestem pewien, czy łowią ryby. Ogólnie zarosłe jest trochę, ale da się coś złowić. No ale w ogóle mnie dziwi, że w takim zadupiu. No miasto to nie jest zadupie, ale ogólnie jest droga dwupasmowa, chodnik i ścieżka rowerowa, także jest spoko. Musimy tam podjechać pod górę. O właśnie. Jest 12, stówka zrobiona, także będziemy jeszcze w innym miejscu, ale to już nie rowerowo. I już chyba nie rowerem. No, rada. Spokojnie.